Dzień dobry wszystkim, ja jestem Remek i witam was dzisiaj w filmie podsumowującym rok 2020. Dla wielu z nas był to rok, który najchętniej każdy by przekreślił, wywalił, zgniótł i wrzucił do kosza. Choć ja uważam, że pomimo tych wielkich i gigantycznych syfów, które w tym roku się działy, już uważam, że wiele fajnych rzeczy w tym 2020 roku się odbyło. Przynajmniej u mnie w życiu prywatnym, gdzie pomimo tego, że też przyszedłem te choróbsko i tego wszystkiego, co się też między nimi stało, mój dziadek też zmarł w tym roku, to działo też się dużo fajnych rzeczy. I dzisiaj pokażę wam filmiki od stycznia do grudnia, opisując tę sytuację, co się działo, jak to wyglądało. Początek roku spędziliśmy w Chorwacji. Mieliśmy tam Sylwestra na północy Chorwacji, na totalnej wsi i był to przepiękny czas. No byłoby fajnie, gdyby tak cały ten rok wyglądał. Wtedy zresztą Klusek, nasz mały psiak ze schroniska, którego adoptowaliśmy, i wszystko, co robiła, było cudowne. Bardzo, jak słodko. Jak tylko wróciłem do Polski, to McDonald's zaoferował mi współpracę i stałem się ambasadorem, robiąc z nimi reklamę, będąc w aplikacji, którą stworzyli. Bardzo fajna współpraca, dobrze ją wspominam, no i duża współpraca. No i miałem przyjemność realizować tę kampanię dla McDonalda wraz z MaFashion. Pod koniec stycznia miesiąc zamknął się w k***em, i to dużym, ponieważ Klucha postanowiła wypieprzyć kwiatek z... Gadam tu o kampanii Maca, nagle o tym, jak pies kwiatka wywalił. To są też fajne rzeczy, jak przelatywałem galerię, to się z tego śmiałem, to było fajne. Z początkiem lutego pojechaliśmy do Austrii, do Silian na narty, by pięknie spędzić ten czas w super towarzystwie, w pięknych warunkach. Zresztą pamiętam wtedy taki zjazd, Agata to mnie nagrywała, ja zjeżdżałem swoim stylem carvingowo, gigantowo, slalomowym i na sam koniec pieprznąłem śniegiem o Agatę. Nie chcecie znać ciągu dalszego filmu, Agata płakała, bo tak dostała po twarzy tym śniegiem, a był dosyć twardawy. Ale co jak co, wyglądało to dobrze. W ramach przerywnika Klucha dzień przed walentynkami zapatrzyła się pewnie w jakiegoś innego psiaka za oknem albo co? Nie, oczywiście Klucha nie żrąca śniegu to nie Klucha. Jak tylko wróciliśmy do Polski, postanowiliśmy pojechać jeszcze w góry polskie, bo to nie może być tak, że chwali się co nie nasze, a naszego się nie chwali. Jakoś tak to się mówiło, nie? Poszliśmy na szczyt niedużej górki jakiejś fajnej i Klucha nie dała rady, musiałem ją potem nieść, bo jej było zimno. Dobrze. 3 marca odwiedził nas w Tanderze Maciek. Maciek z programu Spupy. Witam Maćku. Dobry. Kto to jest? Ten meeting wyszedł naprawdę bardzo fajnie. Chwilę później, jeszcze przed tą całą gigantyczną falą, zdążyliśmy jeszcze porzucać siekierami wraz z całym zespołem. Było bardzo fajnie. Byłem jednym z wielu przegranych i zapuszczałem potem przez miesiąc brodę. A, i to był ten okres, kiedy też zacząłem się bawić w TikToki. Przeszło mi to chyba. Zdążyliśmy jeszcze przed zamknięciem oficjalnie wszystkich. Byliśmy w parku trampolin, skakaliśmy, więc zdążyliśmy się jeszcze przed tymi obostrzeniami trochę wybawić w zespole. Ciąg dalszy marca był tak słaby, że nawet nie mam żadnych filmów w telefonie. Wiecie, każdy był wystraszony, w popłochu, zakupy, nie zakupy, bunkrowanie się w cudzysłowie. No była masakra, więc dopiero następny film, który mam, to jest już kwiecień. I to jest kwiecień, gdzie nagrałem po prostu Kluchę, jak przy łóżku sobie śmiesznie sobie leżała. W ogóle cały ten okres tych kilku miesięcy mignął tak. Graliśmy z Agatą w jakieś gierki planszowe, gotowaliśmy, ja co drugi dzień robiłem ognisko, grilla, wędzenie. Ten okres lockdownu to był okres, kiedy ja nauczyłem się całkiem spoko wędzić. A efekty ostatniego wędzenia, jak już pewnie widzieliście wczoraj, wyszło bardzo fajnie wraz z Kubą i z tatą Kuby, z Jacą, którego serdecznie pozdrawiam, Kuba zresztą ciebie też, zrobiliśmy super kurczaki. Ale wracając do lockdownu, nic też wtedy nie robiło. Grało się w gry, piło się alkohol, żarło się tłuste żarcie, które się robiło samemu. Zgrubłem wtedy 6 kilo. Posiadanie psa w tym okresie, kiedy nie wolno było wychodzić z domu, było błogosławieństwem, ponieważ mając psiaka, można było wyjść z psem na dwór. Przyjemnie. Nie tylko my, ludzie, oszaleliśmy z tej izolacji. Klucha postanowiła drugi raz w tym roku rozpieprzyć kwiatka i wszędzie wysypać ziemię. Druga połowa kwietnia musiałem tutaj przyjechać do domu rodzinnego, bo rodziców nie było, utknęli za granicą. Trochę szukałem argumentu, żeby się móc stamtąd wyrwać. Przyjechałem do mojego domu rodzinnego w Wodzisławiu Śląskim, by pomóc babci zrobić jakieś zakupy, pokosić trawę. 6 maja to był dzień, kiedy trzeba było już moją czuprynę ogarnąć, a nie wolno było się przemieszczać nadal i za bardzo wychodzić, więc Agata zrobiła to na własną rękę. W okolicach połowy maja udało nam się wyrwać z domu i pojechać pod Wrocław, zobaczyć przepiękny kanion i spędzić trochę czasu w pięknej naturze. A pod sam koniec maja robiłem przymiarki do swojego auta, którym się tak zajarałem, czyli Audiczki. Trochę się fleksuję tym autem, przyznaję, ale się cieszę po prostu, no. To jest materialna rzecz, to jest samochód, to ma 4 kółka, ma kierownicę jak każdy inny. A nie spodziewałem się kiedykolwiek, że będę mógł sobie kiedyś pozwolić na taki rodzaj premium auta jak te. Oczywiście, jak siedziałem i nagrywałem już ten film, to ja już byłem pewien.
Ja już byłem pewien, wiecie jak to jest z facetami. No już facet już wie. Na samą końcówkę maja udało mi się jeszcze zasmakować czegoś takiego jak MTB, czyli zjazdy na rowerach z góry. Duża prędkość, adrenalina, agresywne zjazdy, super sprawa, bardzo fajna zajawa. 2 czerwca, trening z Rafałem Sonikiem, zasuwaliśmy na motocyklach, było przekozacko, ponieważ po zamknięciu nas na te kilka miesięcy w domach, jak wsiadłem na motocykl, to było piękne. 16 czerwca, obostrzenia się trochę zluzowały, wszyscy już tego też potrzebowali, zaczęliśmy wychodzić z domu. Między innymi byliśmy na symulatorze samolotu, nie pamiętam tej nazwy samolotu, ale latałem samolotem, taką symulację, ekrany, wszystko, no my tam lataliśmy z Szumim. A Szumi dużo wie na ten temat, o dziwo. Specjalizuje też się w spaniu w firmie. Robił to dziesiątki, jak nie setki razy. Pod koniec czerwca, nie pamiętam gdzie jechaliśmy, ale gdzieś tam jeździliśmy po tej Polsce i to był moment, kiedy wpadłem na pomysł, żeby tak jak z camping kiedyś zrobić taki filmik z kluchą, że ją trzymam nad wodą, a ona przesuwa już łapkami, nie? I to urodziło pomysł w mojej głowie, żeby nauczyć psiaka pływać. Ale to dopiero potem. 5 lipca, godzina 14:23. Agata prowadzi moje nowe auto. Pełne skupienie, bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Nie no, nie było tak źle. Tydzień, 2 tygodnie później Rafał Sonik, mój dobry przyjaciel, zaprosił nas na rajd. Na taki rajd, gdzie śmigaliśmy przez, oni przez całą Polskę, a my przez pół Polski, na samą północ na Mazury. Maverickami. Było, no przekozacko. Ale flex autem ponownie tutaj. Była przepiękna burza. Grzmiało, lekko padał deszcz. Dobra, nie fleksujmy się, lecimy dalej. Końcówka lipca. Jak wiecie, ja bardzo lubię jakiekolwiek wodne sporty, no kocham. I gdy miałem wreszcie okazję spróbować tych całych takich, no wiecie czego, no tego, no. To było tak zajebiste. Jest to drogie jak cholera ta zabawka, żeby sobie tak popływać i polatać. No jest to jedno z moich większych odkryć w tym roku, jak zajebisty jest to sport z adrenaliną, lataniem i pływaniem naraz, no dla mnie. Połączenie wszystkiego, co mnie jara. Po całym rajdzie, który się odbył z Rafałem Sonikiem, Rafał powiedział: Remigiusz, ty możesz mi tu wrócić. Dobrze, wrócę. Rafał zaprosił nas ponownie na te Mazury, żebyśmy tam wrócili. Mieliśmy ponownie przyjemność spędzić pięknie czas, nie tylko leżąc, kwicząc i żrąc, ale też pływając skuterami wodnymi. Na skuterze wodnym ostatni raz pływałem wiele, ale to wiele lat temu, jak byłem mały. I ponownie znów uznaję, że jest to piękny sport. Zajebisty sport. Drogi trochę, ale fajny. Końcóweczka lipca. No chore porąby. Skok z bungee, nie tylko mój, ale też i Kuby, Marka, moich przyjaciół. No zajebista sprawa. Super przełamanie się i ten świadomy skok. Nawet nie wiesz, czy cię dobrze przymocowali. I każą ci skakać. No i robisz hop. Przekozackie. Chwilę później dostaliśmy się do wrocławskiego zoo. Pozwolili nam spędzić tam dobę. I spędzając dobę w zoo, poza tym, że mogliśmy zobaczyć wszystkie zwierzaki bardzo dokładnie, nie śpiesząc się, mieliśmy całą dobę, spaliśmy w oceanarium. A to, jak niesamowicie magiczny miało to w sobie klimat, jest nie do opisania i filmy, które tam nagraliśmy, to nie oddaje w ogóle tego klimatu. My spaliśmy w oceanarium, w miejscu, w którym mieliśmy... Widzicie szerokość tego stawu? Jest trochę duży, nie? Takiej szerokości i wysokości 4 chyba metrów, jak nie więcej, było takie gigantyczne okno w takim tunelu, w którym spaliśmy. Po tych wszystkich pięknych chwilach i tak dalej mieliśmy już jechać do Chorwacji z Agatą. Byliśmy już w drodze, wyjechaliśmy już z Polski, byliśmy w Czechach. Po czym dostaję telefon od mojej mamy i mówi mi, że nasz dziadzio zmarł. Dziadek od bardzo wielu lat walczył z chorobą, ze stwardnieniem rozsianym, które sprawiło, że... Od zawsze, od kiedy pamiętam, był niepełnosprawny. To był 31 lipiec chyba. No i był to bardzo smutny okres dla całej naszej rodziny. Babcia, która jest z nami, ma się dobrze, jest twardą kobietą jak cholera. Nie znam drugiej takiej kobiety, która tak oddała się drugiej osobie. Pandemia też zrobiła swoje, więc jestem pewien, że wiele osób miało taki ciężki okres w tym roku, no. W tym zeszłym roku, 2020. Tak tylko jeszcze dopowiem, pandemia się nie dostała do naszego domu rodzinnego, jeśli chodzi o moją babcię i dziadka. Dziadek po prostu odszedł już z przemęczenia. Był na respiratorze, na maszynach, które były podłączone tutaj w domu. No i dzięki tym maszynom dziadek był z nami jeszcze ponad rok. Także dziadzio, serdecznie cię pozdrawiam tutaj z dołu, wiesz? Wszystko idzie dobrze, kocham cię. Idąc dalej. Tydzień, 2 tygodnie później udało nam się wyjechać już nie do Chorwacji, bo ją anulowaliśmy, tylko do Czech, w góry.
żeby tam spędzić trochę czasu we dwójkę z Agatą na spokojnie w żałobie, która też trwała jeszcze jakiś czas. No i trochę tak posiedzieć z samym sobą przy naturze. A dziadek bardzo lubił naturę i to był taki fajny okres, kiedy można było sobie tak pomyśleć, nie? Pod koniec sierpnia odbyły się czyste Tatry. Czyste Tatry, na których zbieraliśmy śmieci na szlakach, jak co roku. Udało się je zorganizować w tym roku. No i zebraliśmy tych śmieci w piździe jest dużo. Nie śmiećcie w lasach. W ogóle nigdzie nie śmiećcie. Od tego są kosze na śmieci. Na sam koniec sierpnia, po tych wszystkich sytuacjach w międzyczasie, udało nam się zrealizować plan pod tytułem Uczymy pływać psa. Byliśmy nad stawem z całą rodzinką, z wszystkimi kuzynami. Uwielbiam te spotkania z kuzynostwem, nie widzimy się często, więc za każdym razem ten wypad wspólny to jest coś takiego, ale to jest zajebiste. Przed moimi urodzinami, przed wyjazdem do Chorwacji, które zaplanowaliśmy na wrzesień, tata zobaczył moje Insta Stories, gdzie mówiłem o swoim pierwszym samochodzie, żebyście, jeśli macie taką możliwość finansową, nie sprzedawali swojego pierwszego pojazdu, swojego pierwszego samochodu. Gdy byłem młodziak, 18 lat, kupiłem sobie Golfa 6 Airline i to auto sprzedałem po 2 latach, czego bardzo żałuję. Nie popełniajcie tego błędu, jeśli macie taką możliwość finansową, to nie róbcie tego. On słysząc to, podzwonił w wiele miejsc, załatwił wraz z Kamilem, który nas serwisuje, wszystkie nasze samochody. Pozdrowionka Kamil, pozdrowionka tato, załatwił mój pierwszy samochód, Golfa 6. Pojechaliśmy do Chorwacji z Mareczkiem, z Kasią i z Agatką oczywiście i z Kluchą, która w samochodzie odwalała takie jazdy. Po tym wyjeździe kupiliśmy ten transportem, który możecie kojarzyć. Natomiast pojechaliśmy do Chorwacji, udało się. Pierwszy raz w życiu jeździłem ścigaczem. Przepraszam, zapierdolałem ścigaczem. Zupełnie inny feeling. W sensie ja dalej kocham enduro i to jest mój main i to będzie mój main. Ścigacze są super, ale są strasznie niebezpieczne. W sensie trzeba naprawdę z głową jeździć. Ja tej głowy czasem nie mam, więc wolę mieć enduro, bo jak coś zrobię, to będzie moja wina. Na ścigolu tak samo będzie moja wina, ja czy ja. W Chorwacji spędziłem też swoje urodziny wraz z najbliższymi. 11 września. Sveki rođendan. To jest coś typu 100 lat. Jeszcze na tym samym wyjeździe dokoptowaliśmy się do bandy mojej siostry, którzy popłynęli na łajby. Przypłynęli do nas na jeden dzień i mieliśmy okazję razem pływać tą łajbą. No chodź Klucha, to ja! No to ja! Kto tu przybiegł? Kto tu przybiegł? Kampi, chodź tu. O, ten staruszek dowiedzieliśmy się kilka dni temu, że ma zaćmę. I ma nie w 100% dobry wzrok, tam 50-50 jakieś, no. Ale leczymy go już tam, robimy co trzeba. Na tych łajbach skakaliśmy z bojek w powietrzu. I swing, kapitan robi manewr w prawo, ciebie wypala w lewo. Lecisz na tej bojce, puszczasz się, skakujesz do tej wody. To był piękny okres. 1 października, zrobiłem sobie kolejny tatuaż. Na nodze. Boi. Pozdro 8. A 13 października, jeśli te daty w telefonie mnie nie oszukują, Klucha miała sterylizację. Dobry tydzień, była bardzo osowiała. Wyszła z tego i dalej jest tą samą Kluchą. Bo mówili, że może się zmienić czy coś, ale się nie zmieniła, dalej jest pierd... Pod koniec października zgadałem się z Buddą, wtedy już nagrywałem daily i byłem świadkiem na oczy tego, jak tir wyścigówka z Hot Wheelsów zapierdziela bączki na torze wyścigowym. To był dobry dzień. No i co, mamy listopad przed sobą. Wraz z Agatą przechodziliśmy bardzo ciężko covidusa. Nie pamiętam, żebym kiedykolwiek był tak chory jak w tym okresie. 3 tygodnie leżeliśmy rozpierdzieleni. No masakra jedna wielka. A grudzień? No cóż no. Coś, Agata, co się działo w grudniu? Święta. Taki normalny grudzień. Święta przyszły. Fajnie było spędzić ten czas z rodziną. No i na sam koniec Sylwester. Ten rok uważam, że był masakryczny, ale w tym wszystkim też było fajnych chwil, fajnych sytuacji, pięknych doświadczeń i super rzeczy. Przynajmniej u mnie. Ja jestem optymistą. Ja w momencie, kiedy jest wszędzie się coś rozpieprza i jest ciulato, to jestem w stanie się trochę zaadaptować i zrobić tak, żeby było okej. Kiedyś Rafał Sonik powiedział mi bardzo fajną rzecz, że mądrość to sztuka adaptacji. I to można bardzo różnie sobie definiować i tłumaczyć i uważam, że w tym haśle bardzo dużo się kryje i to jest super. Nawet gdy się coś dzieje słabego, ciulatego, to da się zrobić tak, żeby nie było aż tak słabo i aż tak ciulato. I trochę tak traktuję ten rok 2020. Dziękuję, że jesteście razem ze mną. Mam nadzieję, że wasz rok 2020 nie był wcale tak tragiczny, jak wszyscy mówią. No był chuj trochę, no trochę chuj był, no. Trzeba przyznać. Ale da się w nim znaleźć jakieś fajne rzeczy. Przelećcie sobie przez rolkę w telefonie. Jestem pewien, że znajdziecie trochę pozytywu, fajnie spędzonych dni. Na pewno coś się znajdzie. Tyle by było, jeśli chodzi o mój 2020 rok. Przed nami kolejny. Oby był lepszy. Szczęśliwego nowego roku wszystkim. Yo!